Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Poniedziałek rozpoczął się od porannej sesji treningowej w siłowni. Nawciarze weszli w nowy tydzień w dobrych humorach, gotowi do ciężkiej pracy i rywalizacji na boisku. Raz na dwa. Dawaj. Dobre, trzymaj to, trzymaj to. Trzyma to, trzymaj. Jeden było. Ok. 1,13. 1,21. 1,18. O, brawo, George. 1,14. 1,19. Maj! Dobra, I'm sorry. 1,21 jest. A, był, no. Dziękujemy. Tak jest. Idziemy na olimpiadę. W jakiej dyscyplinie? Co? Jaki sport na olimpiadzie? Nie wiem jeszcze. Nie. Nie wiem jeszcze. Tak jest. Na siłowni wiadomo, typowo siłowe, dynamiczne ćwiczenia, ale przy tym dobra atmosfera zawsze jest wskazana, trochę śmiechów. Także na pewno ja osobiście lubię takie treningi, można troszkę się wyluzować, kiedy trzeba pracować, to te powtórzenia się trzeba wykonać po prostu i tyle. Po południu sesja na boisku już i z piłkami. And still! And still! The champion! Georgian champion! Still! For the first place! Tak, ale ja poprzez obciążenie mam trochę. I want to live until the last time. Yes? Yes? You know how it goes in Polish? You know how it goes in Polish? Podpuść z kasu. What? Podpuść z kasu. Podpuść z kasu. It means like let him reverse and at the end you can. Spain or Georgia? Oh my god. He's so nice. No. Oh. Mamma mia! 115. Ah. So close. Okay. And now! No! First repetition! First repetition! And continue! Champion of all! Okay, guys, okay. I'm sorry, but... Spanish champion! Yes, second place is okay. Chłopacy bardzo, bardzo dobrze robili te powtórzenia i wyciskali najlepsze jakby jednostki czasowe i po prostu Georgia jak pobił Julio, to zaczął się cieszyć. I sami stworzyliśmy taką im jakby mini rywalizację, że który będzie miał najlepszy wynik. Okazało się, że w ostatnim powtórzeniu to Julio chyba zebrał wszystkie siły już i pokonał Georgiego w ostatnim swoim powtórzeniu, także było dużo śmiechu, a Georgiemu troszeczkę zrzedła mina. Czuję się bardzo, bardzo dobrze, zdrowie, co najważniejsze, dopisuję. No warunki atmosferyczne nie są jakieś idealne, no niestety te bardzo zimne dni przyszły tutaj, no ale staramy się wyciskać z każdego treningu jak najwięcej. Mieliśmy sparring z Wigrami Suwałki, też to było fajne takie przetarcie, więc co, no staram się czerpać z tych treningów jak najwięcej. Mam nadzieję, że te mrozy powoli będą odpuszczać i będziemy już mogli się skupiać tylko i wyłącznie na graniu w piłkę. Ostatnie dni były mega ciężkie, dużo pracy, ale też jestem zadowolony, tak jak tu powiedziałeś, że powrót z wypożyczenia, no i trzeba walczyć, tak?
takiego celu, że tak powiem, nie mam jakiegoś. Dla mnie najważniejsza jest gra, tak jak zresztą chyba dla każdego zawodnika, bo wtedy się rozwijasz jeszcze bardziej niż teraz i więc chcę jak najwięcej minut po prostu zbierać w tym sezonie. Dużo czasu często spędzałem gdzieś tam nawet w Bełchatowie, czy jeszcze jak byłem w Stadionie Śląskim na siłowni. Wiem, że to jest też ważna część po prostu piłki, ta motoryka i staram się ulepszać, doskonalić, kiedy tylko mogę. Po południu piłkarze przenieśli się na boisko piłkarskie, tam przeprowadzili jednostkę treningową przy minus 18 stopniach Celsjusza. A wieczorem na piłkarzy czekała odprawa przed jutrzejszym meczem z Motorem Lublin. No i oczywiście relaks, wypoczynek i seria zabiegów fizjoterapeutycznych. Preferowane zabiegi to są zabiegi manualne, czyli terapia manualna tkanek miękkich, które zawsze finalizujemy manipulacją. Są to takie zabiegi, które naprawdę odprężają każdego z chłopaków po ciężkim wysiłku po meczu, ale również pomagają utrzymać ogólnie stan zdrowia duszy na dobrym poziomie. Damian, to jest tak w tym dowcipie o niemieckim samochodzie, że chłop chciał mieć poprawiony samochód, no i mechanik poprawił i się pyta mechanika: panie, a ile za tą usługę? 550 zł. Co? Za co 550 zł? No to otworzył maskę, wziął młotek, puknął młotkiem i mówi: i za to 550 zł? Nie, 50 za to, że puknęła, 500, że wiedziałem gdzie. To jest to. Używacie tych pięknych słów. No słuchaj. Powiedz, że masujesz normalnie, a nie tam tkanki miękkie, masaży. Słuchają tego, no. Nie, śmieję się, ale fajnie teraz wszystko tak brzmi, bo to jest... Rozwijamy się, nie? Trenerzy wszyscy idą do przodu, ale miło czasem posłuchać, bo mówisz, kurde, no zwykły trening, a tam już jest periodyzacja tu... A co tam było jeszcze? Co było innego? Coś Mateusz fajnego powiedział takiego, że aż... No, brzmiało poważnie. Czy tutaj nie brakuje odnowy biologicznej mimo wszystko dla zawodnikom? Staraliśmy się jak najwięcej rzeczy z klubu z sobą zabrać. I, no i ta odnowa no, nie jest taka, jak może faktycznie powinna wyglądać, ale wykorzystujemy nasz fajny basen z zimną wodą, z kulerem. Troszeczkę brakuje nam i chłopakom przede wszystkim sauny. No, jest niestety zakaz w dobie tej pandemii. Akurat tutaj w hotelu, żeby korzystać z tego wspaniałego urządzenia. Okej, okay, to jeszcze jedno pytanie. Jak długo tutaj pracujecie nad zdrowiem piłkarzy? Dziennie? Pracujemy codziennie. Znaczy no, codziennie, ale po ile czasu to dzień zajmuje? I noc. Czasami tak, zaczynamy dzień i praktycznie pracą i z chłopakami się spotykamy. Nieraz są jakieś urazy, które wychodzą po nocy gdzieś tam. No i później wieczorami, po treningu już takim wieczornym. Czyli śmiało można powiedzieć, że po kilka godzin dziennie. No tak. Twoje zapotrzebowanie na taką formę pomocy od masażystów wraz z wiekiem rosło, czy raczej tak utrzymywało się na tym samym poziomie? Czy ja trzymam na stałym poziomie, natomiast to jest bardzo indywidualna sprawa. To jest zależne od każdego zawodnika, bo tak jak mówisz, z wiekiem na pewno gdzieś metabolizm jest gorszy i gdzieś no człowiek, nie ma się co oszukiwać, jest starszy i gorzej się regeneruje i tych masaży potrzebują zawodnicy więcej. Natomiast ja jakoś tak swoim cyklem, no raz w tygodniu, gdzieś przeważnie dwa dni przed meczem staram się
w taki normalny mikrocykl przemasować i rozluźnić, ale też we własnym zakresie. Myślę, że każdy teraz dba o siebie, bo mamy rolery, mamy takie buty regeneracyjne i można z tego korzystać, więc tak jak mówię, o chłopaków też trzeba dbać, bo roboty mają naprawdę dużo przy tylu zawodnikach i przy urazach. I także no ja nie jestem typem, że kładę się codziennie, bo tak jak mówię, no myślę, że dla chłopaków to też nie jest nic fajnego, a tacy zawodnicy w klubach się trafiają, którzy chcą przed, po, codziennie, no i myślę, że to też nie jest lekka praca dla nich, ale tak mówię, no trzeba się szanować, trzeba swoją robotę, każdy musi gdzieś tam szanować i my musimy i oni nas, i symbioza najważniejsza. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman.